Zbliżają się święta. Jak twoje przygotowania? Czy już zaczęłaś przystrajać dom? Być może zrobiłaś zakupy? No i jak w ogóle zamierzasz spędzić tegoroczną Wielkanoc? Ja już się nie mogę doczekać świąt. Muszę powiedzieć, że czas od Sylwestra do kwietnia po prostu bardzo szybko mi minął. Mam wrażenie, że czas przyspieszył. Nie wiem, czy tak wszyscy mają, ale ja tak mam. I moje pierwsze przygotowania do świąt już poczyniłam. Zaczęłam sprzątać w domu. Po prostu zrobiłam wiosenne porządki. Od razu jest inna energia. Kupiłam kwiaty, ozdobiłam baziami dom. Natomiast jeśli chodzi o jakieś zakupy spożywcze, to jeszcze nie, no bo jeszcze mam troszeczkę czasu. Ale oczywiście zamierzam pokolorować z synkiem jajeczka, tak jak co roku. I na pewno będziemy się oblewać wodą, bo już kupiłam mu sprzęt do tego, żeby mamusie zlał doszczętnie. Czy ty podczas świąt odpuszczasz dietę, a być może w ogóle na razie o tym nie myślisz? Jeśli chodzi, wiesz co, o dietę, ja generalnie przez całe życie jestem na diecie bezglutenowej i bezlaktozowej, więc są jakieś plusy tej mojej alergii, bo na pewno to mnie powstrzymuje od tego, żeby nie zajadać tych rzeczy, które po prostu mi szkodzą. Natomiast akurat święta wielkanocne moim zdaniem nie są aż tak tuczące jak bożonarodzeniowe. No są to głównie jajka, są to jakieś mięsa, więc to nie jest takie tuczące. Ja akurat, no jajka... No majonez, no, mazurki, wiesz, ja tutaj bym mogła wymienić trochę takich potraw, które jednak nieco więcej kalorii mają niż takie zdrowsze rzeczy. Tak, masz rację, jeśli chodzi o mazurek, to się z tobą zgadzam. Ja akurat no nie mogę mazurka, bo jest właśnie, bo jest tam gluten, także ja to omijam. Także święta wielkanocne sprzyjają moim wydaniu tutaj utrzymaniu diety. Natomiast ja już od kilku tygodni z powrotem wróciłam na siłownię, także to mnie bardzo powstrzymuje od tego, żeby omijać z daleka słodycze.